Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie w Speedrunie 6.0. Zapraszam do kolejnych partii, do kolejnych tłumaczeń, analiz. Jedziemy w takim układzie. 1584 aktualny ranking, posunięcie e5. No i gambit królewski. Warto grać ten gambit, polecam serdecznie. Ostry, zdecydowany, zaskakujący. No właśnie i mamy tutaj kondr gambit ze strony przeciwnika. Teraz moja głowa musi się na Pocić, bo za bardzo nie pamiętam, znaczy wiem, że tu się bije najpierw pionka. E, może być przepchanie, może być wybicie, tam się gra skoczkiem. Takie tam rzeczy trzeba e, tutaj troszeczkę tego znać. Dobra. No i tak, Hetman zbił, wygląda to chyba dobrze białymi. No bo teraz logiczne zagranie skoczek C3 nie wpuszcza Hetmana tutaj. No i atakuje bezpośrednio. Wydaje się w pożądalu. Odejście Hetmanem. A właśnie odejście Hetmanem może być ciekawe. Czarnymi. No właśnie, i teraz chyba takie zagranie. Wydaje mi się, że zagranie takie on może odbić tego pionka, ale ja będę stawiał tutaj na szybki rozwój. Skoczek na F3 ze zrobieniem szybkiej roszady. Mam pionka mniej, ale w tym wypadku też jest opcja D4. Potem zbicie gońcem na F4, wstawienie wieży na E1 i pewnie gra gitara znając życie. Teraz posunięcie d4 lub roszada. Myślę, że konsekwentnie trzeba zrobić roszadę. Czasami są takie posunięcie jak goniec b5 i potem wieża e1. Jeżeli przeciwnik na przykład zagra naturalnie koczkiem na f6, wydaje mi się, że jest zagranie gońcem, odejście królem będzie najlepsze, bo wtedy gram wieżą, ale to on musi to zrobić. A jeżeli będzie zasłonięcie się, to wieża e1 i zdobywam hetmana za wieżę i gońca co najmniej więc raczej powinno być dobrze. Taka roszada może być od razu pułapką. A zobaczcie, zobaczcie. Hetman zagrywa na B6. Yy, fajny ruch z szachem, czyli odszedł od związań, na no ale D4. Zasłaniamy się. To znaczy, odejście byłoby też w porządku, ale. <ścoughs> Sorry. Yy, przede wszystkim chcę wyprowadzić szybko gońca. Dlatego gram D4. Skoczek mocno tutaj pilnuje. Jeszcze mam dobrą opcję. Skoczek na D5 już tej opcji nie mam, bo skoczek tutaj obronił. Gość wie o co chodzi. E, mogę swobodnie chyba wybić tutaj, on zrobi roszadę. No i co? Będziemy tutaj się bić o, tą, o te tutaj e, pola, wszystkie. E, taki ruch jeszcze chodzi mi po głowie. W sumie taki ruch chodzi mi po głowie, bo ja stać mnie na to. Chodzi o to, że stać mi na to w takim sensie, że mam zrobioną roszadę, więc mogę spróbować zagrać tu hetman, e, co odejdzie gdziekolwiek c3, c4 tego gońca pędzić e, taki ruch w sumie, on zrobi roszadę. Chodzi o to, czy mam mu pozwolić na zrobienie roszady, czy jeszcze nie, czy, znaczy, nie wiem czy to ma w ogóle znaczenie, tak sobie tylko to kminie w głowie. Koczek na A4. Zakładam, że taki ruch może być wykonany, ale z C3. Wtedy to się ładnie będzie układało. Ją się, mam nadzieję, poplączę. Dobra, spróbujemy. Spróbujemy tak. Naturalnym byłoby zapewne zbicie, ale y, pokombinujmy. Zakładam, że on zagra tak, Hetmanem. Y, to się bardzo narzuca. Wtedy jest ruch C3. No i będziemy w domu. E, tam posunięcie B5 groźne raczej nie jest, bo tutaj dobra. A tu będziemy jeszcze lepiej w domu. Bo on broni tego pionka. Jasne. Ja teraz mogę chyba tak nawet zagrać. Goniec tu, ja tu, goniec tu i C4. Jedziemy z tym planem. Plan jest prosty. Chociaż y, jeszcze mam opcję po odejściu gońcem. Zagrania C4. I potem grozi bruch B4. Tylko że tak, jak zagram tutaj, on zagra tutaj. I się wybroni mi ptaszek. Eee, dobra, niech będzie tak. Goniec zagra tu, zawsze będą opcje zbicia. W razie czego, tu się broni i c4 z groźbą c5. No i teraz ruch c6 nie działa. Eee, tu się trzyma. Eee, skoczek jest broniony. Hetman będzie musiał odejść. Ale zaraz. Ja tu zdobywam materiał, bo tak. Goniec nie zdąży uciec nigdzie. Więc jak odejdzie gdziekolwiek Hetman, gram c5 i zdobywam gońca. Także figura zdobyta. Zobaczcie, skoczek A4 zadziałało dobrze. No i wszyscy są zadowoleni. Znaczy pewnie nie wszyscy, ale my jesteśmy jak najbardziej. No dobra, szachy kawa, proszę bardzo, jedziemy z tematem. Korzystając z okazji, przeciwnik myśli, przypominam moi drodzy o szachowo.pl. Pamiętajcie, współpracuję z tym sklepem szachowym, fantastycznym zresztą. Już od wielu lat macie tam 10% zniżki na zakupy z kodem PANSZACHUŚS S na końcu. Zapraszam serdecznie również na stronę szachuś.pl. Pojawiły się już kursy: są trzy debiutowe, dobrze rozpracowane. Również szachowe fundamenty, szachowy ekspert. Troszkę o tym opowiadam, bo już na stronie na stałe widnieją. Troszkę to trwało, będzie jeszcze mała przebudowa, ale już można tam się zaznajomić z tematem. No dobra, moi drodzy, jedziemy dalej. Tutaj co? C5 jest nieuniknione, jest nieuniknione. Co? D7, koniec to też C5, tu się broni. No i tak, no i jak widać, wzięcie tego pionka nie było super konieczne. Przeciwnik nie ma roszady, ma problem już z tym ruchem. No właśnie. No, cóż mogę powiedzieć, jest dobrze. Taki ruch? No, no to tutaj. Nie ma szacha żadnego. Możliwe, że taki ruch zostanie wykonany. Trzelam, że taki ruch może być wykonany. No wtedy oczywiście odbijamy. Figura więcej. No dobra, no i tyle. Na razie się myślę, że tutaj lekko przymknę. No bo po co mówić tutaj o rzeczach prostych. Już teraz wszystko powiedziałem. Dobra. Um, gramy dalej. Gramy dalej, czekamy na przeciwnika. Posunięcie. Goniec D7 zostało zagrane, tak jak myślałem. I lecimy z ruchem C5. E, no dobra, jest bicie. Tu jest bicie z szachem. Jeżeli hetman tu, to jeszcze mamy fajne wtrącenie. Goniec B7, B, goniec B5 oczywiście. Po takim ruchu, no to już po goniec B5 przeciwnik raczej powinien złożyć broń. Bo się już odechciała od takich... E, na pewno, znaczy ja się y, staram się w rolę przeciwnika teraz tutaj wcielić, odechciewa się już pewnie grać po takich podstawkach, no niestety no ale to tak bywa, no taktyka, no cóż mogę powiedzieć, każdy poziom ma swoje reguły i prawa do podstawek jak najbardziej, lecimy dalej, uczymy się ruch E4 Zbliżamy się już niebezpiecznie do rankingu 1600. No dobra, gambitowo dzisiaj, gambit królewski po raz drugi. No i teraz po tym ruchu ja bardzo lubię grać goniec na C4. To już pewnie większość moich widzów wie. Nie dopuszczam do D5. Hetman, jak zagra tutaj, to król F1. Po żądalu przeciwnik będzie chciał tutaj mnie zapewne atakować. Wiecie co? A co wy na to, jak ja bym zagrał Hetmanem tutaj? Bo będę bezpośrednio atakował. On, jak zagra B6, to mam taki ruch i zdobywam materiał. Taki trochę szewczyk, co nie? Ale przez ruch H6, dlatego też po ruchu H6 gram w ten sposób. No co, jedyna obrona to jakiś taki ruch albo Hetman E7. Nie widzę tutaj jakiejś opcji innej. Więc dlaczego by tego nie wykorzystać? Od razu chcemy dać Szewczycha, ale to nie jest niepoprawne według mojej oceny, aż sobie sprawdzę to z komputerem, czy ten ruch jest w porządku. Bo naturalnym jest oczywiście wyprowadzenie skoczków i tak dalej, rocentrum, roszada, ale dlaczego by tu od razu nie wykorzystać tego, skoro tym Gambicie przeciwnik zagrywa H6. Mi zbił pionka, powiedzmy, w cudzysłowie stracił tempo. O, no właśnie. Hetman 7. No to czyli obronił się od tego, taki ruch będzie groził, czy ja stracę tempo. Tu muszę pionkę obronić. No skoczek C3, zdecydowanie. Figura w grze, no i ruch g6. Możliwe, że straciłem tempo. Zobaczcie. Zobaczcie co przeciwnik robi. Gra C6. Yy... Taki ruch mi się narzuca. Chodzi o to żeby Hetman, hetman miał powrót, ale też po D5, żeby miał opcję bicia, więc skoczek E2 zagram nietypowo. E, też się nieco królem obronię i będzie groziła Roszada. Też skoczek na F4 jak najbardziej istnieje. No C6 blokuje trochę jego figury, to są też minusy. No dobra, jest goń, jest skoczek. Wracam hetmanem na F3, więc bronimy. Zobaczcie, tutaj taki ruch myślę, że nie jest groźny. Ruch D4 może, żeby grać z planem od razu E5. Tak zrobimy, centrum od razu tworzymy i grożę ruchem E5. On musi zagrać D6. Przeciwnik musi zagrać D6, taki ruch też będzie groził. Nie zagrał, zobaczcie. No, w Gambicie Królewskim właśnie jest dużo takich, jakby to powiedzieć, ruchów, które można fajnie wykorzystać. No i ten skoczek nie ma dobrych odejść. Nie ma dobrych odejść. On będzie musiał wrócić na H7 na przykład. Dokładnie. No i teraz. Tak, on obronił pionka wprawdzie. No i teraz skoczek tu wprawdzie on zagra tutaj. Będą musiały się bronić. Dobra, robimy rozszadę. I teraz skoczek tutaj i będę musiał chciał wpakować tam. Chociaż A, nie, on F6 nie może. Dobra, skoczek E4, centralizujemy figurę. Myślę, że tutaj nie ma e, jakiejś wielkiej filozofii. Centralizujemy figurę, trzymamy punkt D6. Po takim ruchu trzeba patrzeć, że jest bicie w przelocie, żeby nie było tu niespodzianek. I jak wieża tutaj, to skoczek wlatuje. E, też jeszcze widzę coś takiego jak A4, B3 i goniec na A3. Tędy będziemy próbować go chyba męczyć. No, bo przez h4 raczej tego robić nie chcę. Taki ruch będzie grany. Na pewno taki ruch będzie grany. No i dobra, teraz to trzeba spróbować wykorzystać. Zagram od razu tu. On zagra tu, ja zagram tu z koczkiem. To się narzuca. Jedyne odejście to takie hetmanem. Co dalej? Wzięcie gońca może być ok, tylko jak to dalej też poprowadzić. Albo to zostawić po prostu. No, brakuje mi jednego tempa. Tak i tak, żeby zagrać końcem. Już w ogóle byłoby świetnie. Tak, tak, tak. Bicie. I tutaj w sumie będzie dobrze. Dobra, zdążymy tak zagrać. Zdążymy. Ruch A4. Pewnie ruch niespodziewany, ale z takim końśliwym planem, prostym. F5 oczywiście może być ruch, no to wtedy skoczek wlatuje tam. Skoczek tu, bicie tu, tu, tu. Takie bicia też trzeba rozpatrywać, ale potem skoczek F7 na przykład działa. Ok. Ruch A4. No F6 jeszcze raz, no to po F6, B3 i tutaj lecimy. No, poświęcił przeciwnik od razu, czyli nie wytrzymał, można powiedzieć, presji. E, ok, no ale jak Hetman wybije, no to tu będzie Harakiri, no bo ja zagram tak i będzie groził ruch Goniec C3. Tam krucha 8 się nie popisał w tym wypadku. Ale zobaczcie. Um, on święci figurę, bo jest mu ciasno. Fi, y, ciasno jest y, jemu e, figurowo. Nie ma takich ruchów. Skoczek stoi świetnie w centrum. No i to jest wymuszenie, właśnie. No i tu to, to bicie w przelocie jest obowiązkiem. Tu się broni też wszystko. G4 nie działa, bo jest bicie Hetmanem. Um, okej. Okay. Myślę, że jakiś ruch B4, żeby zagrać gońcem. Tak, żeby gońc też miał furtkę. No, zagranie gońcem tutaj już będzie, myślę, że bardzo niebezpieczne. Czarnymi. No i szach. Król odejdzie, rzecz jasna. I myślę, że taki ruch jest w sumie, zobaczcie, ciekawy. Jak on odbije to tutaj. Tak, tak, tak. Skoczek też D4 wygląda dobrze. Jak zagra, zagram tu on odejdzie, rzecz jasna. Więc ten skoczek mój. Aha, mogę tam się wpakować też. Dobra, to działa. Skoczek G3. Jaki ruch niespodziewany, prawda? Zbijam tutaj, zbija tutaj. I to są takie ruchy, które przeciwnik pewnie nie dostrzegał. Ja też to dopiero oczywiście zauważyłem, ale pojawia się kolejna groźba. Po takim ruchu skoczek na H5 i wejście na F6. Więc po wybiciu na H5 Hetman wybija, no nie, sprawa prosta, no, ale to już wszyscy chyba widzą. Znaczy, wiecie. Celem speedrana przypominam, jest nauka i tłumaczenie ruchu w trakcie gry, a nie znęcanie się nad słabszymi przeciwnikami, gdzie, gdzie mi ludzie to zarzucają często. To jest speedrun już 6-0, moi drodzy. Jak ktoś jeszcze nie wie na czym polega ta reguła, to zapraszam do zapoznania się z wcześniejszymi seriami. To tak mówię już na marginesie, bo tam się coś pojawia. Um, nie to, że mnie to zniechęca, ale nie jest to miłe, ale ja się tu nie żalę, absolutnie, jak ktoś tego nie rozumie, to zawsze zhejtuje, wiadomo, ale dobra, nieistotne, e, jest bicie, jest bicie, no i spoko, e, szach nastąpił, a, czyli B3 byłby lep, dokładniejszym ruchem, no muszę odejść, muszę odejść, bicie tutaj, a tak na dwie figury, no zawsze mam obronę typu jakiś taki ruch Hetmanem, więc Hetman C3. Tutaj lepszego chyba nie mam posunięcia. On musi wybić jasne. No i bez Hetmanów też grać można. Tyle, że Krzysztof ma figurę więcej. Ruch taki. Myślę, że będzie ok. Chodzi o to, żeby otworzyć linię. Tam wieża B1, też wprowadzenie wieży może być. Ale ruch G3, tak żeby wybić i otworzyć linię. Myślę, że sprawa też jest prosta. Gońce jak przecinaki. No, król ma problem wielki, oczywiście. No i tutaj zawodnik, w ogóle z kim ja grałem, z jakiej? z Pakistanu zawodnikiem, okej. Okay. W ogóle powiem wam, że miałem ostatnio okazję zagrać na żywo trzy partie z Irańczykiem. E, gość e, mówił, że miał, fajnie, Mówi po polsku też, także fajnie, e, mówił, że kiedyś miał drugą kategorię i powiem wam, kurczę, e, no wymiatał niesamowicie, znaczy e, zwyciężyłem z nim trzy partie e, blicowe, ale no tak było dosyć ciekawie i fajne doświadczenie, także, także było miło. No tutaj te, te ostatnie posunięcia, no to widzicie proste wymiany, pionek dochodzi, kolejne straty materialne w obozie przeciwnika, no już są nieuniknione, no więc tutaj myślę, że każdy z nas sobie już by poradził. Ok, posunięcie D7. Dobra, jeszcze nie muszę tak grać, zawsze zdążę, ja sobie tu wybiję. Możliwe, że jak przeciwnik wybije, to jakiś wieża G1, teraz prawie matem jakieś tutaj są. O tak, tu są maty, tu są maty, także dorobienie pionka nawet może nie musi być konieczne. Dokładnie, yy, miałem tu sprawdzić, ojejku, nie sorry, miałem zerknąć tutaj w analizę, tych pierwszych posunięć, bo jestem ciekawy, jak to się tutaj z tym hetmanem H5 układa czy silnik pokazuje Hetman H5 rozważa ten ruch silnik yy, on mówi, że to jest takie na minus 0,6 czyli nie do końca biały, mi Dobre, mimo wszystko, mimo wszystko nie jest do końca yy, najlepsze po Hetman 7 skoczek C3 ruch chyba też dobry w sumie pokazuje skoczek Gene 2 tak sorki, przerzuciłem się tak I pokazuje, żeby grać D5, bicie i żeby zagrać tu. Tutaj jakieś takie ruchy. No, mega ciekawa, ale to trzeba grać czarnymi bardzo tak odważnie i żywiołowo, żeby, no faktycznie, to hetman H5, tutaj błąd przeciwnika, hetman wrócił, A w ogóle hetman F5, dobre. No tak, nie można tutaj, bo tam wisi, odbicie pionka istnieje. Okej, okay, ciekawe, w sumie tak też zagrałem schematycznie, czyli powrót hetmanem. G5, D4, no i D5 cały czas czarne powinny grać, ale wiecie, silnik mówi minus 1, ja po takim ruchu nie jestem, w ogóle jakoś nie, nie wierzę w to, że czarne mają tutaj przewagę. Znaczy, no pewnie tak jest, ale na pierwszy rzut oka nie wydaje mi się, że po tym ruchu, aha, no dobra, jest goniec G4, tutaj... No wiecie, człowiek by wybił tego pionka, co już jest takie chyba w miarę. Spoko. Silnik mówi, żeby grać tak. Racja, no bo zostawić tutaj to czekać na wyprowadzenie skoczka po wybiciu i robienie roszady. Chodzi tutaj o te skrzydło, że tu jest dużo pionków. No tak, no to jest ciekawy, ciekawy Gambit. No dobra, słuchajcie. Czyli wyprowadzenie Hetmana na H5 jednak nie było najlepsze mimo wszystko. No i mamy nauczkę, już trzeba to zapamiętać i tyle. Posunięcie e4, to co, niech będzie e5, skoczek na f3, może gambit słonia, gambit słonia, nie, nie będę się wygłupiał, chyba skoczek na c6, grajmy normalnie, bo to już gambity słonia, to już takie wiecie. I koniec na c4, no to co, atak smażonej wątróbki, ja bardzo chętnie wchodzę w te warianty. A jednak nie. Posunięcie D3. Goniec E7. Bardzo serdecznie polecam ten ruch. Już w, w filmach poprzednich to posunięcie również zagrywałem często. To jest um, obrona węgierska. Goniec E7 jest według mnie bardzo fajne. Posunięcie D6. Goniec sobie zaraz wychodzi. I myślę, że goniec na E3 z opcją wybicia na E6. Przeciwnik oczywiście nie musi tego robić. Może odejść gońcem. I to jest pewnie lepsze zagranie. No i myślę, że H6. Goniec może odejść, zbił. No i dobra. Mamy parę gońców, Prawdzie tutaj wymiana wisi w powietrzu. I teraz tak. C3, skoczek nie wyszedł, ciekawe. No i zobaczcie, białe nie wyprowadziły skoczka. Więc mamy może taki mały plusik w tej sytuacji i czarna polaka. Więc chyba D5 trzeba grać, spróbować grać w centrum. Nic prostszego, zobaczcie, w obronie węgierskiej. Po prostu idę sobie pionkiem do centrum i atakuję. Po wybiciu, wybicie, tam wybicie, i ten słaby pionek będzie. Ha, to jest dobry ruch. To jest dobry ruch przeciwnika. Ja myślę, że wieża E8, czekamy na wybicie tutaj, a wieża zawsze się przyda w obronie tego punktu dokładnie. I Hetman D7, bo chcę wprowadzić kolejną wieżę, trzymam to centrum, czekam aż on wybije, a nie ja chcę to zrobić. No i kolejna wieża wchodzi do gry. Możliwe, że skoczek tu mnie trochę zmusi do tej wymiany. Ale też jest ruch D5 w razie czego. Skoczek zagrał na G3. No przeciwnik dobrze manewruje. Bardzo ładnie manewruje. No i teraz co? Myślę, że ruch G6. Przytrzymamy cały czas tu pozycję, tak żeby skoczek nie wleciał ani tu, ani tu, czyli H5F5. I na przykład po zagraniu Hetmanem na D2, żeby tu atakować, to goniec wróci, będzie bronił. No i mamy takie schematy trochę ala królewsko-indyjskie. Para końców wygląda dobrze i powrót końcem w bardziej naturalną pozycję jest ok. Teraz chyba takie ruchy już wiszą, wiszą w powietrzu, bo nie można odbić pionkiem po tym ruchu. Właśnie. Zobaczcie, zbijam tutaj. Zbijam tutaj i mam przewagę. Zbijam po prostu tutaj. A i nasilenie na linii D jest okropne. Po takim zbiciu. Myślę, że mogę kropnąć tutaj, tutaj i po prostu wziąć pionka. A nawet zostawić końca w sumie. Eee, poczekajcie, ale może, żeby mieć z głowy ten temat, chociaż otworzę tu wieżę. Nie, bo wtedy, jak ja wierzę odbiję, jak on mi wymieni, to zawsze moskoczek C5, więc kropnę gońca. Po prostu idę teraz na prosty materiał. Eee, no i Hetman D3. Jest pionek więcej. Ha, taki ruch jest, ale dobrze, on mi weźmie pionka, a ja tam zawsze mam wieżę D2. No i wieżę D8. On wybije, ja wybije, on skoczkiem tutaj, ja wieżę D2. Więc w razie czego wieżę D2 dokładnie, jak on tego pionka, to ja tego pionka. A jeżeli obroni pasywnie, no to wiadomo, B6, co nie? Ja wiem, ta partia jest troszeczkę szybsza. E, proszę o wybaczenie. E, no ale to są, myślę, że proste rzeczy. Bardzo proste. No właśnie. Obronił pasywnie B6. Skoczek sobie wróci zapewne. I po tym powrocie zastanawiam się, czy wieża C2, czy ja tam się nie zaplączę z wieżą. Ale chyba nie. Wieża E2 z kolei też może być OK. Skoczek zagra tu i wrócę tam. E, potem F5E4. Chociaż po tym ruchu najbezpieczniej też wrócić wieżą. Tyle, że. Tyle, że ja nie chcę. Zagram tak za, tak, za takiem. I wieża C2. Chodzi o to, żeby się przykleić cały czas do, tego, tego pionka. Jeszcze jest opcja skoczek A5. Yy, no tak, on będzie mnie tu gonił. Wiadomo, skoczek A5. No właśnie, bo chcę pionka zbić. Jeżeli taki ruch nastąpi, to skoczek C4 prosta rzecz. Um, jak skoczek E1, to wieża D2 i zawsze mam ucieczkę. No może tak z powrotem. No będę musiał uciec oczywiście. Ale ten skoczek też się świetnie tutaj będzie sprawował. Chociaż B4, tak i wieża. Tu ten pionek będzie wisiał, ale to są ważniejsze. Tutaj raczej jest ok. f 5 też można było spróbować. Znaczy, planów jest dużo. Dużo prostych. Pamiętajmy, że mamy teraz pionka więcej. To jest bardzo dużo w takiej pozycji a aktywność figur wysoka, więc duża w sensie. Więc tu się wszystko dobrze kalkuluje, dobrze się trzyma. Myślę, że jest to wygrana pozycja. Po prostu trzeba ją tylko dokończyć. No tak, skoczek będzie mnie atakował i słusznie. Muszę zagrać, tak, znowu tutaj. No i będę musiał wrócić sobie, więc wrócę wierzą. I tyle. Taki ruch to tutaj. B3, tak, też, to, też o tym myślałem, ale mam teraz F5. Dobra, idę tu. Taki ruch może być. Po takim ruchu mam też takie posunięcie. Jak wieża, tutaj to mam szacha na F3 i wybicie. Dobra, no to F5. Skoczek będzie musiał wrócić, i będę tutaj męczył te skoczki. Otworzę sobie gońca. I będzie gut. No, już duży komfort tutaj mamy z pionkiem więcej, więc no sami zresztą drodzy widzowie, widzicie co się dzieje, prawda. I E4 to są ruchy, myślę, że takie proste. Nie ma co tutaj do, za dużo do komentowania. E, no tak, e, tutaj z atakiem, wiadomo, król F7 z asekuracją Pionka. To przede wszystkim, jasne, on tu może poświęcić i raczej może tak zrobić, bo te skoczki nie wiem, czy mają jakiś lepszy tutaj e, pomysł na siebie. Hmm. No cóż, e, nie wiem w sumie co powiedzieć. Plan może być też taki, że goniec król i tak, znaczy wybicie i też g5. W sensie jeszcze raz, że zagrać tu królem na f6, zbić, zbić i wtedy g4, g5, sorry, i zdobywamy skoczka. E, tak, też tak myślałem, że tutaj możesz zagrać, spróbować kontrolować. Mam, yy, mam ruch a5, mam ruch a5, mam ruch a5, nie zawaham się go użyć. E, tutaj po wybiciu tym wybijamy. Bo chodzi o to, żeby nie wpuścić wieży. AB4 nie będzie działać. Z uwagi na koniec bije C3. No więc cały czas trzymamy pionka. Dwa proste ruchy są na, później do wykonania. Dokładnie, ale zobaczcie, przeciwnik podstawia. Taki ruch. Okej. Okay. To tu mi dasz szacha. No dobra, ale to się trzyma. E, bo jeżeli wieża C1 e, to bije tutaj, ten bije z szachem, e, król F6, dokładnie, skoczek się trzyma, szach, król F6 szacha nie ma e, tam jakiś może ruch nastąpić ale tutaj chyba już kontrujemy go porządnie jeszcze widzę coś takiego, że jak wieża zagra tutaj, ja H5, on wieża H6 a to on podstawił Ach. To zwykła podstawka. Plan był dobry, bo chciał pionkę zbić, no ale podstawka. No dobra. Szukamy sobie kolejnego przeciwnika. Może tym razem. A, nie, dzisiaj tematycznie E4. Jest C5. Ok, skoczek F3. Czyli skoczek C6. No i zagrajmy tradycyjnie. Czyli tak klasycznie. Do centrum pionkiem oczywiście E5. No jest taki wariant. Jest taki wariant. E, dokładnie, tylko ja tego wariantu za bardzo nie znam. No zagram tak. Um, zagram tak. Um, OK, d6. Można zagrać teraz c4. Jest to ruch, który tutaj istnieje, ale chyba skoczkiem, mimo wszystko. A6 y, zagranie tutaj, b5, goniec g5. No i mamy wariant świesznikowa w obronie sycylijskiej. H6. No to wymiana skoczka to jest bardzo ważne tutaj, bo zajmujemy pole w centrum. Te H6 chyba było zbyt szybkie. Gonie C7 trzeba było grać. Lub B5. Teraz skoczki mogą poszaleć, bo teraz tak, jak Hetman odejdzie, to mam skoczek C4 i tam mogę się wbić na B6. Ja nie jestem też specjalistą w Sycylijskiej, szczególnie białymi. Ale pewne zagadnienia tu są chyba logiczne. Oj, no to chyba tak trzeba grać, bo co, po tym ruchu, no tak, no, bierzemy jakość, no nic prostszego. Hetman tutaj, to chyba nawet goniec E2, jak bicie tu, to goniec F3, no tak, to jeszcze łatwiejsze. To jeszcze łatwiejsze, tam jakiś szach może oczywiście nastąpić. C3 tutaj. Hmm, Chilunia Może odejście też jest dobre Tak i tak No tak, dokładnie Król F1 No już rozsadami tu myślę, że nie jest aż tak bardzo potrzebna Jeżeli um, mam wieżę więcej No i skoczek C4 wchodzi Ten skoczek się wydostanie No i sprawa tutaj się robi banalna Zawsze też można zagrać H4 i wieżę przez H3 uruchomić są takie proste plany, więc myślę, że każdy z nas jest w stanie coś takiego grać. No tylko, oczywiście, trzeba to praktykować, poprawiać. E, tutaj dam wtrąconego szacha. No, Hetman chce się wymienić spoko. Pójdę na to jak najbardziej, ale skoczek, dlaczego ma nie wrócić i się nie wymienić za końca? E, wymienić Hetmany. Dlaczego by nie? Wymienić tutaj. Dokładnie. I zagrać co? Zagrać C3. Jak wymieni, no to wymieniamy. A jak tu, to tu, tu. Wieża więcej, tu nie ma co komentować. Tu jest wieża więcej, prosta rzecz. I myślę, że wieża D1 z prostym atakiem na pionka. Trzymamy przede wszystkim też punkt D5. Goniec F3, król E2, uruchamiamy wieżę. No tutaj myślę, że podstaweczki, zbieranie pionków najbardziej jest wskazane. No i myślę, że co? Wieża D2. Jasne, można by było też wybić, i też damy sobie radę, no ale tu że więcej. ok taki ruch będzie grany. co, A może tak? Ja posunięcie zagram, bo oni tak się szykuje do tego ruchu, to ja wtedy tak. Yy, ale też królem raczej zagram i wprowadzę wieżę. Chodzi o to, żeby goniec po prostu gdzieś tam sobie poleciał. Aha, tu będziesz chciał grać, a to w sumie sprytne. Dobra, to tak. Jak wie, mnie zaatakuje, to mam taki ruch. Albo goniec zawsze pójdzie sobie tędy, ale tutaj, bo grozi proste zagranie wieża do D7. No i właśnie, przeciwnik podstawił. No i tyle. Mój drodzy, No tak to wygląda. Póki co jest dobrze, jak widać. Mam nadzieję, że się uczymy razem naszych szachów, planów i tak dalej. Bardzo, bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.